Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Dzisiaj bez żadnych sztucznych przedłużaczy od razu wciągamy się w wir nowinek. Zapnijcie pasy, rozsiądźcie się wygodnie, zagrzejcie herbatkę i ruszamy. Oficjalna strona magazynu Kodansha Morning ogłosiła pracę nad animowaną wersją mangi Yowamarineko. Manga koncentruje się na kocie, którego przyciąga zapach łez, więc podchodzi do każdego, kto płacze, aby go pocieszyć lub zmotywować. Manga wygrała nagrodę Tezuka Osamu Cultural Prize w 2017 roku. Do dzisiaj w Japonii zeszło aż 630 tysięcy tomików. Szykuje się urocza i miła produkcja. Niestety nie znamy jeszcze studia i daty emisji. W sieci ukazał się już pierwszy zwiastun prezentujący w akcji drugi sezon anime Tonikaku Kawaii. Pod koniec materiału zauważyć możemy widniejącą datę, a raczej rok, 2023. Nie podano jednak dokładnej daty emisji, a więc wykluczyć możemy sezon zimowy. Obecnie w tle zobaczyć możecie również nowy plakat. Serial poza Japonią dystrybuował będzie Crunchyroll. No nic, czekamy na kolejne informacje. A już tej zimy pojawi się coś dla fanów wyrafinowanej akcji. Oryginalne anime High Card otrzymało długi, prawie dwuminutowy zwiastun premierowy. Po odkryciu, że jego sierociniec jest bliski zamknięcia z powodu problemów finansowych, Finn, który żył swobodnie na ulicy, wyruszył do kasyna w celu zbicia fortuny. Jednak nic nie mogło przygotować Fina na czekający go koszmar. Na miejscu Finn napotkał pościg samochodowy i krwawą strzelaninę spowodowane szczęśliwą kartą mężczyzny. Okazuje się, że porządek świata może być kontrolowany przez zestaw 52 kart X-Playing, które mogą obdarzyć posiadaczy różnymi nadludzkimi mocami i zdolnościami. Dzięki tym kartom ludzie mogą uzyskać dostęp do ukrytej mocy, którą można znaleźć w nich samych. Premiera tego ciekawego widowiska już 9 stycznia 2023 roku. Za anime odpowiada studio TMS Entertainment. Pozostajemy w klimatach ulicznej akcji i wariacji. Pamiętacie, jak zapowiadałem dla was nowy, oryginalny projekt studia PA Works, Buddy Daddies? Mam już zwiastun ukazujący anime w akcji. Poznajcie dwójkę głównych bohaterów. Kazuki Kurusu przedstawiony będzie jako mężczyzna uciekający od miłości, mimo dobrych umiejętności komunikacyjnych i zamiłowania do kobiet i hazardu. Rei Suwa, człowiek, który nigdy nie zaznał miłości, ponieważ od dzieciństwa był wychowywany na zabójcę. Ta dwójka będzie musiała opiekować się małą, słodką dziewczynką, Miri Unasaka, 4-letnia dziewczynka, której ojciec jest przywódcą mafii zajmującej się handlem ludźmi, a matka jest kochanką przywódcy. Kazuki i Rei są nie tylko partnerami zabójców, ale także współlokatorami. Premiera tego widowiska już w styczniu 2023 roku. Pierwszy z dwóch filmów Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh, otrzymał zwiastun i cóż, jego jakość może i nie powala, ale też nie jest najgorszą animacją 3D. Premiera filmu na platformie Netflix już 20 grudnia. Anime opowie o synie Meliodasa i Elizabeth Tristanie. W sieci zauważyłem, że poziom graficzny tego projektu nie jest akceptowany przez większość widzów, a jak wy nastawiacie się na nowe anime w uniwersum grzechów? Dajcie znać. A oto w sieci ukazał się pierwszy zwiastun animowanej wersji mangi Ragna Crimson, znanej nam w Polsce dzięki studiu JG. Ukazał on jednak tylko rok wydania anime, czyli wiadomo, 2023. Łowcy smoków, wojownicy uzbrojeni w specjalną srebrną broń, którzy zabijają swoją ofiarę w zamian za nagrodę. Najniższy w ich szeregach jest Ragna, który tworzy przedziwne partnerstwo z młodą Leoniką, mistrzynią pogromcy smoków, mającą na swoim koncie więcej zabójstw niż ktokolwiek inny. Wszystko, czego chce Ragna, to zostać przy Leonice, ale jego marzenie zostaje zniszczone przez atak najbardziej śmiercionośnego smoka, jakiego można sobie wyobrazić. Na koniec zaprezentuję wam jeszcze nowy plakat anime, które powstaje w studiu Silver Link. Pony Canyon ogłosiła adaptację mangi Yumemiru Danshi wa Genjitsu Shugisha. W tej historii o nieodwzajemnionej miłości licealista Wataru Sadio jest zakochany w swojej wspaniałej koleżance z klasy, Aice Natsukawie.
Aika uważa go za uciążliwego, ale on codziennie marzy o jej wzajemnej miłości i nadal stara się do niej zbliżyć. Jednak pewnego dnia nagle budzi się z tego snu. Aby odzyskać poczucie rzeczywistości, rozpoznaje swoją pozycję i trzyma się z daleka od Aiki. Ale teraz z jakiegoś powodu Aika jest całkowicie wstrząśnięta i zaczyna doceniać starego Wataru. Anime powstaje w studiu Gokumi. Premiera w 2023 roku. Franczyza Bull Buster otrzyma serial anime. Co ciekawe, za projekty postaci odpowie Eisaku Kubonouchi, który tworzył kreskę do Carol and Tuesday, co widać dobitnie na tym obrazku. Anime opowie o młodym inżynieru o imieniu Tetsuro Okino, który opracował nowego robota, Bull Buster, i zostaje przeniesiony do Hato Industries, firmy zajmującej się eksterminacją szkodliwych zwierząt. Tam firma i jej prezes Koji Tajima stają do walki z tajemniczą formą życia o nazwie Kyoju. Jako mała firma, której zawsze brakuje pieniędzy, Hato musi zawsze uwzględniać każdy wydatek, taki jak paliwo i praca pilota. I oczywiście niecelne strzały nie są tolerowane. Firma zawsze tkwi między swoimi ideałami eksterminacji Kyojo, a realiami gospodarki. Nieco ciekawsze podejście do tematu kaiju? Przekonamy się, nie wiem kiedy, nie podano daty emisji. Light novel Liar Liar otrzyma serial anime w 2023 roku. W tle widzicie obecnie pierwszy zwiastun promocyjny. Historia rozgrywa się na wyspie Akademia, na której studenci walczą o ustalanie swoich rankingów. Hiroto Shinohara uzyskał najwyższą ocenę z egzaminu wstępnego do tej szkoły, najtrudniejszego w całym kraju. Pierwszego dnia w szkole pokonuje poprzednią panującą królową, Sarase Saionji, i zostaje najszybszym uczniem w historii, który dołącza do elitarnej szkolnej siódemki gwiazd. Ale nie, wróć, to wszystko to kłamstwo. Teraz, aby utrzymać najwyższą pozycję w rankingu, musi walczyć z szkolnymi grami umysłowymi za pomocą kłamstw i blefów. Robi wszystko, co trzeba, z pomocą uroczej Shirayuki Hijimeji i Saionji, która w rzeczywistości sama jest fałszywa. Anime powstaje w studiu Geek Toys. Japońska wersja Pięknej i Bestii otrzymała nowy zwiastun. Mowa o Niehime to Kemono no O. Za animację tego dzieła odpowiada studio JC Staff. Komiks zakończony został w 2020 roku i ostatecznie złożył się na 15 tomów. Premiera serialu już w sezonie wiosna 2023. Pełny cast zobaczyć możecie w odpowiednim odnośniku znajdującym się w opisie tego materiału. Pierwszym owocem współpracy Crunchyroll, WoWOW i Sony Pictures ma być animowana wersja noweli Bye Bye Earth. Akcja opowieści rozgrywa się na Ziemi, gdzie wszyscy ludzie przybierają postać zwierząt. Belle jest jedyną dziewczyną na świecie pozbawioną cech zwierząt. Postanawia odkryć, czy istnieją inne istoty takie jak ona. Belle dzierży miecz i angażuje się w walki między miastami a światem zewnętrznym. Powieść po raz pierwszy ukazała się w dwóch tomach w grudniu 2000 roku z grafiką autorstwa Yoshitaki Amano. Następnie praca otrzymała nowe czterotomowe wydanie w latach 2007-2008. W 2020 roku pojawiła się także manga, która ostatecznie liczy cztery tomy. Nie znamy daty emisji ani studia projektu.